staraj się go regulować. Nie staraj się go podgłaśniać ani ściszać. Przewieźć do przodu ani w tył. Bowiem za chwilę wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Jakub Bielawski. Ciemny dom pośród modrzewi. Część pierwsza. Tak to jest, że nam nasi rodzice przypominają to, czego w sobie najbardziej nie lubimy i w ich starzeniu się widzimy nasze liczne grzechy. Myślałem, ale może to było coś więcej. Czasem zdarza się, że dusze dzieci i rodziców są w istocie sobie wrogie i spotykały się w życiu, aby tą wrogość naprawić. Nie zawsze się to jednak udaje. Olga Tokarczuk. Księgi Jakubowe. Jej matka umierała już od ponad 10 lat. Tym razem zdecydowała się odejść w nocy. Dokładnie rzecz ujmując, 25 grudnia, 15 minut po drugiej. Bakelitowa słuchawka dygotała na blacie. Była cisza. Nie ma ciszy. Suka zamknięta w kotłowni zaczęła ujadać. Zaraz też odpowiedziała jej reszta psiej populacji, cała wioska. Wieś tak naprawdę nigdy nie zasypia. Przymyka tylko jedno oko i ciągle czuwa, spoglądając groźnie dookoła. Dobrze wiedziała, kto dzwoni. Wiedziała dlaczego. Rozumiała, że to wszystko nie ma najmniejszego sensu, a mimo to wstała z ciepłego łóżka. Pierzyna parowała tłustym zapachem snu, wabiła w swoje objęcia jak mięsożerny kwiat z dusznego serca dżungli. Kobieta wahała się chwilą, stała rozchełstana i nie do końca przytomna. Zdarty dzwonek szarpał resztki nocnej ciszy, rozrywał je przy tym bez cienia litości. Psy szczekały coraz głośniej. Tępe pazury drapały drzwi do łazienki. Stolik pod telefonem trząsł się i trzeszczał. Oderwała otępiałe spojrzenie od łóżka, wzuła rozczłapane kapcie i ruszyła do kuchni. Nie musiała włączać światła. Cały dom znała na pamięć. Wszystkie progi, zakręty, stopnie i meble. Wszystko. Próg 3 kroki, zamknięte drzwi po prawej 2 kroki, 11 stopni, wieszak na kurtki po prawej, korytarz do łazienki, próg, zydelek po prawej, a za nim blada zieleń aparatu. Złapała za telefon, wstrzymała oddech i podniosła słuchawkę. Ostatni dzwonek obumarł w pół taktu, a wraz z nim po raz kolejny umarła jej matka. Nigdy nie kochała swojej matki. Była też pewna, że z wzajemnością. Wstydziła się tej oziębłości. Ukrywała ją pod płaszczykiem troski i zaangażowania. Matka przez długi czas ignorowała zaloty swojej nieszczęśliwej, osieroconej córki. Jadła obiady, nosiła nowe swetry i buty, ale nigdy nie skalała swoich ust podziękowaniami. Pojawiały się więc nowe dania, a szafy pękały wręcz od ciepłych zimowych kurtek. A potem znów była tylko wzgarda, kpiący wzrok i pretensje. Sąsiedzi pukali się w czoło, mąż tłumaczył, później krzyczał, trzaskał nawet drzwiami. Wszystko na nic. Potrzebowała tej protezy serca bez względu na koszty. Sprostytuowała wspomnienia, zapłaciła za nie tyle, że mogła sobie na wiele pozwolić, tylko bez całowania. Zamieniła więc wszystkie grymasy w uśmiechach, gderliwe mruknięcia w okrzyki radości. Do ciemnego domu na skarpie zawitało wreszcie słońce.
migotało i brzęczało. Jego światło było zimne i jakieś takie nieprzyjemne. Ale grunt, że było. Wszystko się jednak zmieniło, kiedy starej matce przyszło po raz pierwszy umrzeć. Odłożyła słuchawkę bez słowa. Naciągnęła stare dresy i polar. Na to wszystko narzuciła puchową kurtkę z Wałbrzycha. Dłuższą chwilę szukała śniegowców. Widziała zadymkę za oknem. Nie było mowy o innych butach. W przedpokoju pusto. Zirytowana poszła do kotłowni. Słyszała, jak suka skurczy za drzwiami. Nie było innego wyjścia. Otworzyła drzwi i wypuściła psa na zewnątrz. Zignorowała popiskiwanie i odtrąciła mokry pysk, chcąc jak najszybciej wyjść z domu. Przestąpiła próg. Ciemna, masywna sylwetka przypominała przykucniętą w rogu poczwarę. Jakiś poroniony byt. Niewielkie pomieszczenie wypełniały jego żelaziste skargi, trzaski i szmery. Żalił się na swój marny los. Dysząc nienawiścią i sadzą, bulgotał gniewnie. Cofnęła się odruchowo. Pies wył i jęczał na przemian. Ręka sama odnalazła przełącznik. Goła żarówka żygnęła ciepłym światłem. Zamrugała oszołomiona. Piec nadal jęczał i zawodził do wtóru z wiatrem na zewnątrz. Rozejrzała się wokół. Śniegowce uciekały nieopodal głównej komory. Złapała szybko parujące jeszcze buty i zagoniła psa do środka. Mogła wychodzić. Wszyscy we wsi uważali jej matkę za wariatkę. Dzieci podchodziły pod jej dom, rzucały kamieniami w szyby albo zostawiały na progu zdechłe koty i ptaki. Dorośli opowiadali sobie niestworzone historie o starszej kobiecie mieszkającej u stóp szociaka. Przyjechała tu z Zabuga, tak jak reszta mieszkańców. Nie miała męża ani dzieci. Z pociągu wysiadła z młodszą siostrą, starym psem, kozą i trzema kołdrami. Wybrały sobie ciemny dom nad rzeką. Szabrownicy nie ruszyli sprzętów, nie musiały zatem martwić się o wyposażenie. Mogły od razu zacząć mieszkać. Zostawiły więc pościel w sieni na schodach i zaczęły nowe życie, tak jak stały. Wtedy jeszcze uchodziła za normalną. Być może to czasy decydują o tym, kto jest szalony, a kto nie. W tamtych latach wszyscy popadli w obłęd i nikt nie myślał dopatrywać się u bliźnich jakichkolwiek odchyleń. Wszyscy wtedy chcieli po prostu żyć. No i sobie żyli. Dwie siostry obok reszty przesiedleńców, a ponad ich domem na skarpie kołysały się czarne modrzewie. Rosły coraz wyżej i wyżej, rozgałęziały się, a ich igliwie gęstniało. Kolejne kartki kalendarza opadały jak jesienne liście. Potrzeba było spokojnych, leniwych lat, aby zobaczyć inność obu kobiet z ciemnego domu. Kręciło się wokół nich kilku kawalerów. Kupowali w mieście czekoladki, apaszki, obrusy w kwiaty. Garnęli się do pomocy w obejściu. Siostry przyjmowały prezenty, wskazywały drewutnię, zarośnięty warzywniak i dziurawy dach, ale nigdy żadnego z nich nie wpuściły za próg. Wszystkich witały i odprawiały na progu ganku. Twarze miały zacięte na wschodnią modłę, oczy wrogie, nieufne. Pilnowały, aby najmniejszy nawet kosmyk włosów nie uciekł spoza wzorzystą chustą na głowie. Modrzewie rzucały wielkopalczaste cienie, a z domu ciągnęło chłodem. Zalotnicy jeden po drugim odchodzili sfrustrowani. Pili potem w gospodzie ludowej za rzeką, a kiedy już się upili, prowokowali bójki i awantury, aby w końcu zapomnieć, znaleźć sobie inną kobietę, ożenić się z nią, a czasem spłodzić dzieci. Dzieci spłodzone z żalu i odrzucenia dorastały, zaczynały chodzić i mówić, w końcu biegały z wrzaskiem po wsi, a w ciemnym domu nad rzeką nic się nie zmieniało. Gdyby ktokolwiek przekroczył próg, przeszedł przez ganek i sień, zobaczyłby trzy kołdry z pierza na schodach, a dalej pokoje, których
nie dotknęła szabrownicza ani osiedleńcza dłoń. Ciężkie poniemieckie meble zarastały kurzem, grzbiety obcych książek blakły w nielicznych plamach słońca. Wszystko tutaj trwało niezmiennie, jakby na przekór historii, która pruła granice i wyrywała narody z korzeniami. Jedynie kuchnia nosiła ślady ludzkiej obecności. Widać było niedomyte naczynia, drewniane drzazgi i węglowy pył wokół pieca. Kobiety przyniosły skądś reumatyczne warsalki i poupychały je w prześwitach pomiędzy meblami. Ponad tapczanami rozwiesiły słomiane makatki ze świętymi obrazkami, różańcami i krzyżykami. Pachniały te instalacje wschodem, prawosławnym ikonostasem skąpanym w aromatycznych oparach świec i kadzideł. Uczyniły sobie tę ziemię poddaną poprzez kwaśną woń potu, kapusty i dymu. Wybielone przez Niemców ściany szarzały powoli, narożniki tonęły w pajęczych odchodach i gęstych sieciach. Pomiędzy ścianami niosło się mysie chrobotanie. To była ich swojska, zaburzańska enklawa pośrodku cmentarzyska germańskich cieni. Pozostawały jeszcze drzwi do komórki, małe i niepozorne, wciśnięte pomiędzy żeliwny piec a kredens pełen fajansowej porcelany. Zawsze zamknięte, otoczone nimbem ponurej i jakby nabożnej ciszy. Wyglądało to, jakby w starej świątyni rozgościło się nowe, jeszcze niepewne swojej pozycji bóstwo. Jakby nieliczni zdobywcy musieli dzielić się podbitym krajem z przeważającym żywiołem uciemiężonych. Zwykłe drzwi i wyświechtane obrazki na ścianie. Kobiety w swojej codziennej krzątaninie omijały te miejsca w odruchowy, naturalny wręcz sposób. Codzienność zdawała się nie mieć do nich dostępu. Każde zejście w chłodne czeluści kamiennego podpiwniczenia wydawało się jakimś odległym, mitraistycznym rytuałem, którego wymowa i sens wymykały się ludzkiemu pojęciu. Podobnie było ze słomianymi ołtarzykami na ścianie. Modlitwą żegnano i witano sen, oddawano jej ciepło, układanych na stole posiłków, wszystkie żale i trudy życia znajdowały w niej swoje pocieszenie. Siostry wznosiły ponure spojrzenia w stronę brodatych mężczyzn o łagodnych twarzach, polecały swe życie pięknej kobiecie o czarnych jak piwniczny mrok włosach. Nikt jednak nie poznał tych tajemnic. Nikogo nie wpuszczono za próg. Kobiety wiodły swój żywot samotnie, obok, a może nawet wbrew sąsiadom. Ludzie mijali ich dom i zaczynali szeptać. Wszystko zaczyna się od szeptów. Szeptano coraz namiętniej, doszukiwano się sekretów i znaczeń w każdym geście, każdym spojrzeniu i pomruku. Repatrianci powoli zapuszczali korzenie w nowym miejscu. To wtedy nazwano po swojemu pobliskie wzgórze i rzekę. Pojawiły się pierwsze toponimy, a wraz z nimi zaczęły pączkować kwiaty uprzedzeń. Od wschodu wiał ostry wiatr. Ludzie słuchali jego podszeptów, przekazywali je dalej, ubierali w nie nowe legendy i przesądy. Korzenie potrzebowały tego metafizycznego nawozu. Kiedy więc z pobliskich gór nadciągała czarna zima, a długie grudniowe wieczory zaczęły dławić elektryczne żarówki, krewni i sąsiedzi zaludniali jaskinie poniemieckich domostw i opowiadali sobie straszne historie o dwóch obłąkanych siostrach i ciemnym domostwie na skarpie. Mróz na zewnątrz dławił, zabierał dech z piersi i rzucał go na pastwę ostrego wiatru. Ukryte pod śnieżnym całunem krzaki agrestu wyglądały jak wyrzynające się z bladych dziąseł zęby olbrzyma. Kobieta kroczyła psią ścieżką przez niewielki sad w stronę wału. Tuż za rzeką czernił się dom jej matki. Do mostu było jednak daleko, trzeba było przejść spory kawałek, a potem wracać się po drugiej stronie zamarzającej strugi.
Za wcześnie na spacery przez rzekę. Jeszcze 2, może 3 dni takiego mrozu i będzie można chodzić. Teraz nie. Szła więc szczytem wału, rozgniatając pod stopami pojedyncze źdźbła skamieniałej trawy. Bure badyle ostrzegały przed zaspami. Wypatrywała więc tych martwych wibrysów i obchodziła podejrzane miejsca. Zmarznięty śnieg trzeszczał przy każdym kroku. Co kilkanaście kroków przystawała, chuchając w zziębnięte dłonie. Zawsze było jej zimno, niezależnie od rozpalonego pieca, elektrycznej farelki, czy też grubej pościeli. Marzła na kość. 2 pary rękawiczek na niewiele się zdały. Tak po prawdzie to częste chuchanie wzgrabiałe palce również. Drałowała przed siebie, a w uszach wciąż dźwięczało jej psie ujadanie. Przyspieszyła kroku. W starym kamieniołomie po drugiej stronie szosy koczowali cyganie. Jak co roku zjeżdżali się tam późnym latem i rozkładali swoje malowane wozy na tydzień albo 2. Przychodzili do nich ludzie z okolicznych wsi, kupowali patelnie albo garnki, czasami jakieś leki dla zwierząt czy biżuterię. Kobiety chciały wróżby, a mężczyźni słodkiego wina z Węgier i opowieści. Nikt jednak nie chciał spędzać tam zbyt dużo czasu. Ot, załatwić swoje, pogadać chwilę, ponarzekać na władzę, a potem wracać szybko do domu, splunąwszy wcześniej przez lewe ramię. Pogardzano skrycie tymi wagabundami, bano się ich zazdroszczone im zarazem. Osiadli rolnicy, stateczni gospodarze albo rzutcy pracownicy PGR-ów, czuli podskórną niechęć do ludzi luźnych, których nic nigdzie nie mogło zatrzymać. Nie rozumieli takiego życia, nie ufali tym, którzy je wiedli. Byli ciekawi nowin, egzotyki, jaką niosły kwieciste burty drewnianych wozów, ale w tej ciekawości przypominali bardziej dzieci słuchające strasznych opowieści z na wpół zasłoniętymi uszami. Stali w rozkroku pomiędzy pożądaniem a odrazą, jak zawsze jednak wygrywał chłopski pragmatyzm i cierpliwa bezczynność. Cyganie pokręcili się po szociaku, pograli na skrzypkach i harmoszkach, poszturchali się z miejscowymi, podupczyli i dali się wydupczyć, a później zawijali tabor i szli dalej, na północ do Wrocławia albo Legnicy. Uciekali przed zimą i górami, ale co rok wracali. 2 siostry z ciemnego domu skrytego pośród modrzewi również chodziły na kamieniołom. Nie bały się jednak surowych twarzy mężczyzn o węglowych wąsach, ani krzykliwych kobiet zakutanych w jaskrawe szale i chusty. Lubiły te długie, sierpniowe noce skąpane w chybotliwym tańcu cieni rzucanych przez zgromadzonych wokół ognisk ludzi. Rok za rokiem odwiedzały swoich przyjaciół znikąd, za każdym razem coraz dłużej bawiąc pomiędzy tajemniczymi domkami na kołach. Zapałały do nich miłością, tak mocną i gwałtowną, jaką tylko może czuć wyrzutek do innego wyrzutka. Kiedy wracały przed świtem do swojego zakurzonego domu, szeptały między sobą o niemożliwych do spełnienia marzeniach zamkniętych w klatce ptaków. Ich chrapliwe głosy miękły wtedy, a groźnie pomarszczone czoła łagodniały. Ubywało im wówczas lat, a przystojni cygańscy młodzieńcy potrafili to docenić. Pito więc tokaje, tańczono i śpiewano, a później oglądano blednące gwiazdy na kamienistych połoninach sowego górskiego pogórza. Faraon Wiesław zakończył tę idyllę. Wyprzęgnięto konie i uziemiono wozy. Pusty kamieniołom zarósł zielskiem, a potem utonął w opadłych liściach. 2 siostry próżno wypatrywały kolorowych wozów. Nie było już słychać muzyki ani śpiewów. Ze szczytu szociaka były już tylko zdziczałe psy, a ciemny dom nad rzeką wypełniło dziecięce kwilenie. Wiejskie domy straszyły ciemnymi ślepiami okien.
Mrok wyzierający z tych otworów zdawał się sączyć na zewnątrz. Lepkie, smoliste strugi cienia uchodziły do rzeki, rozgaszczały się pod cienką jeszcze taflą lodu i płynęły dalej na wschód do miasta, aby w końcu rozpełznąć się pomiędzy szarymi blokowiskami i odrapanymi kwartałami niskich kamienic. Cały ten mroczny ściek kotłował się i kłębił pod starym ceglanym mostem przy szlosie. Gdyby ktokolwiek zajrzał w dół, zapewne dostrzegłby oleiście czarne rojowisko włókien, którego bluźnierczy szept ginął pod lodowym wiekiem zmarzliny. Nikt jednak nie zwracał na to uwagi. Nikt nie chciał zrywać tej kruchej zasłony, która skrywała bezmiar trwogi i szaleństwa pełzającego tuż pod powierzchnią rzeczywistości. Kobieta w milczeniu pokonała most, po czym skręciła w ledwo widoczną szosę. Nieliczne latarnie spały oszczędnym snem samorządowca. Zimowe ciemności rozpraszało jedynie maleryczne światło wiotkiego księżyca, przyglądającego się w śnieżnych dunach. Czas powoli tracił na swoistości. Kolejne zagrody zlewały się w ciemno-szarą masę, pełną ślepych, zaropiałych oczu. Ciężkie oneksowe krople upadały bezgłośnie na zmarzniętą taflę śniegu, po czym zaczynały kompulsywnie dygotać i skręcać się na kształt padlinożernych czerwi. Ich podrygiwaniu towarzyszył złowróżbny chrobot i jakieś słowa na granicy słyszalności. Pojedyncze wyrazy układające się w zdania, których pierwotne brzmienie już dawno zatarło się w ludzkiej pamięci, a mimo to jakaś prymitywna, zwierzęca wręcz część człowieczego istnienia rozumiała ich przerażający sens. Śnieg już nie skrzypiał pod nogami, on wył, skowyczał jak katowane zwierzę. Szmer dobywający się z dna rzeki narastał, zamieniał się w wisk pełen klątw i złorzeczeń. Nogi ugięły się pod przerażoną kobietą, upadła w zaspę. Lodowate ukąszenia śniegu przywróciły ją światu z powrotem. Zęby szczękały, a na czoło wystąpiły tłuste krople potu. Oddychała coraz szybciej, chłonąc powietrze, jakby to ono właśnie miało zbudować od nowa znajomą rzeczywistość. I rzeczywiście, domy znów wyglądały jak zaniedbane pozostałości po czasach świetności dobrobytu. Krzywe, drewniane płoty okalały bielone drzewka w sadach. W oddali szczekały psy, pobrzękując przy tym ciężkimi łańcuchami. Znów była we wsi trupiarni, którą zamieszkują sieroty po słusznie minionym systemie. Znów była w domu. Muzyka Błażej Lindner, Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski. Cześć, tu Jacek Brzezowski, a to był kolejny odcinek audycji Tchnienie Grozy. Tchnienie Grozy nagrywam już ponad 10 lat i włożyłem w ten projekt masę swojego czasu oraz pieniędzy. Jeżeli chciałbyś wesprzeć tę audycję finansowo, co pozwoli na upgrade sprzętu, opłaty serwerów, wejdź na www.patronite.pl / Tchnienie Grozy. Audycja była i zawsze będzie za darmo, ale każde wsparcie jest naprawdę miło widziane.